Polska jest niestety krajem dość poważnie zagrożonym według naszych ostatnich raportów. Robimy je mniej więcej raz na 3 miesiące. Polska awansowała co prawda z 34 miejsca na 36. Niestety jesteśmy jedynym krajem z Europy, który w tej statystyce się załapał. Jesteśmy na chwilę obecną, mamy rating na poziomie 10,7%. Poprzednio to było około 17%, to znaczy można powiedzieć, że mamy znaczący sukces. No niemniej jednak na 10 ataków oznacza to, że co najmniej jeden atak jest skuteczny. Najważniejsze, jeżeli chodzi o ataki, które obecnie są w cyberprzestrzeni, to oczywiście są ataki kierowane, to znaczy nie ataki, które są przeprowadzane dla szerokiego gremium, w cudzysłowie odbiorców, ale ataki na konkretne firmy czy na konkretne instytucje, dla których wymyśla się konkretny, specjalny scenariusz, który potem po prostu jest wdrażany. Generalnie rozróżniamy dwa rodzaje ataków. Ataki, na które znamy szczepionki i tutaj możemy się bronić w jakikolwiek sposób, stosując systemy antywirusowe, stosując systemy, tak zwane systemy IPS, czyli systemy, które reagują na sygnaturę ataków, które znamy. A te wszystkie ataki, o których ja mówiłem, czyli ataki głównie ataki kierowane, są niestety w oparciu o ataki, są w oparciu o mechanizmy, dla których szczepionki nie są znane. I to, co możemy zrobić, to spróbować systemami, które są dostępne, które również nasza firma oferuje, bronić się, emulując zachowanie danego systemu, który nas atakuje. Czyli w momencie, kiedy otrzymujemy dokument, emulujemy jego zachowanie, to w jaki sposób on się zachowuje, jeżeli jego zachowanie jest niezgodne z regułami, które przyjmujemy dla danego dokumentu, na przykład widać, że jest to atak kierowany i dzięki temu możemy się bronić.